Witamy wszystkich na konferencji Kongresu Młodej Prawicy. Na tej konferencji chcemy podsumować wyniki naszego sukcesu, jeżeli chodzi o wybory. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować w imieniu Kongresu Młodej Prawicy za oddane głosy mieszkańców miasta Grudziądza, jak i powiatu, jak i oczywiście województwa za oddane głosy. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, to jest 5,7% w województwie, 5,88% w Grudziądzu, jeżeli chodzi o powiat grudziądzki 6,1%. Jeżeli chodzi o wynik indywidualny, wynik Tomka Karczyszyna, wynik w województwie 923 głosy, 249 głosów w Grudziądzu. Takie porównanie do wyniku pana Łukasza Kowalowskiego z SLD, który uzyskał w Grudziądzu wynik 269 głosów, a w województwie 561, co daje nam wynik zdecydowanie po naszej stronie, czyli Kongresu Nowej Prawicy. Dlaczego o tym mówię? Nie bez powodu, bo jeżeli spojrzymy na subwencje, jakie otrzymują partie polityczne, to jest to duża różnica. Kongres Nowej Prawicy nie otrzymuje subwencji, jest ona równa zero, natomiast pozostałe partie otrzymują dosyć duże pieniądze z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o budżet państwa, dotacje i subwencje dla partii politycznych, za 2013 rok wynosiły 54 409 740 zł. Więc przy naszej skromnej cyfrze 0 jest to dosyć duży wynik, jeżeli chodzi o wybory. Jeżeli chodzi o nasze środki, jakie zainwestowaliśmy tutaj w Grudziądzu, jest to kwota 340 zł. Tą kwotą oparliśmy naszą kampanię, jak widać, z dużym sukcesem. Jedną rzecz, na którą jeszcze musiał zwrócić uwagę, konkurencje polityczne w Grudziądzu tak zachowały się troszeczkę nieładnie wobec nas, gdyż od 19 maja zostały wszystkie plakaty we wszystkich dozwolonych miejscach zaplakatowane. Odpowiedzialnym za to jest na pewno Centrum Kultury Teatr, który jest właścicielem słupów ogłoszeniowych. I wszystkie plakaty, które były powieszone, zostały zaplakatowane zarówno przez przedstawicieli PiS, zarówno jak przedstawicieli PO, PSL-u. Także no, uważamy, że to jest zdecydowanie niezbyt ładny i dżentelmeński gest z ich strony. Ja w swoim imieniu również chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali głos zarówno na Kongres Nowej Prawicy, jak i na moją osobę. Szczególnie mieszkańcom Grudziądza, jak tutaj mieszkańcom powiatu grudziądzkiego, tego województwa. Także chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w kampanii wyborczej, począwszy od członków naszego koła, członków kongresu w naszym województwie, poprzez sympatyków, rodzinę i najbliższych. Co do mojego wyniku, tak jak już Rafał wspomniał, wynik w województwie 923 dało mi to czwarty wynik na liście Kongresu Nowej Prawicy. Jeżeli chodzi o ten wynik w województwie, jak na mój debiut, uważam, że jest to na pewno sukces, aczkolwiek po cichu liczyłem, że może uda mi się przekroczyć barierę 1000 głosów, do której by, no, niewiele mi brakowało. Jeżeli chodzi o wynik w Grudziądzu, około 250 głosów, też należy z tego się cieszyć, też to był czwarty wynik. Jeżeli chodzi o kandydatów startujących z Grudziądza, mało mi brakowało, by przeskoczyć pana Kowalskiego, dosłownie 20 głosów, a byłbym na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o kandydatów z Grudziądza. W porównaniu się na przykład do kandydata z twojego ruchu, pana posła na Sejm, co warto podkreślić, pana Wydrzyńskiego, który zdobył w całym województwie 3 razy mniej głosów ode mnie. Po raz kolejny pokazuje także, że jednak ten wynik, który osiągnąłem, jest sukcesem. Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, którą prowadziliśmy tutaj w Grudziądzu, którą prowadziłem, opierała się ona głównie na opierał się głównie w 3 miastach, w Grudziądzu, Bydgoszczy i w Toruniu. Spotykaliśmy się na konferencjach prasowych, mieliśmy okazję gościć prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza Korwin-Mikke, był w Grudziądzu wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, pan Piotr Najzer. Gościliśmy jedynkę naszego województwa, ministra do Europarlamentu, pana Jacka Kostrzewę, byli kandydaci. Brałem udział również w konwencie wyborczym w Toruniu.
tuż przed wyborami pojawił się również krótki filmik z spotu. Także jeżeli chodzi o to, jakimi środkami dysponowaliśmy, a jaki wynik został osiągnięty tutaj w Grudziądzu, jaki osiągnąłem osobiście, myślę, że należy być z tego zadowolonym. Biorąc pod uwagę, tak jak już Rafał wspomniał, że inne partie dostały subwencje z państwa i były to naprawdę niemałe środki. W jednym z artykułów, który gdzieś czytałem, sam pan Wincent Rostowski z Platformy dostał na swoją kampanię bagatela 150 tysięcy złotych. Więc zobaczcie państwo, jakie kwoty są wydawane z naszych podatków, na jakie cele. Te środki mogły być spożytkowane zdecydowanie na lepsze cele, chociażby widzimy w Grudziądzu, jak wiele jest osób potrzebujących. Na pewno lepiej można byłoby spożytkować te środki.